Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry państwu. Przedstawiamy protokół z hipotetycznego posiedzenia rządu. Premier. Musimy omówić niektóre nowe obostrzenia w związku z pandemią. Ktoś się żachnął. Kto się żachnął? Spytał premier. Minister edukacji, powiedział minister sportu. Ale on się dopiero uczy. Jest ministrem edukacji. Dobrze, powiedział premier i zwracając się do ministra edukacji, od ciebie zaczniemy. Musisz prowadzić naukę zdalną. W porządku, powiedział minister czy. No to wprowadzimy od 23 grudnia do 2 stycznia. Świetnie, ucieszył się premier. Zaraz, zaprotestowała minister rodziny, przecież wtedy są ferie. Dobrze, powiedział minister edukacji, dodam jeszcze parę dni. Na to odezwał się minister kultury. A ja już zadbałem o nasze dzieci. Tak, nie będą chodziły do teatru. Czuwa nad tym Małopolska, kurator oświaty. Czy dobrze zrobiłem? Zapytał, zwracając się w kierunku wicepremiera. Wicepremier drzemał. Minister zdrowia. Zamykamy dyskoteki od 15 grudnia. Wtedy właśnie zaprotestował minister sportu. Zaraz, chwileczkę, przepraszam, ale oni tam w tych dyskotekach tańczą, to się ruszają, to jest ruch, a ruch to jest jak sport, a sport to zdrowie. Na co zakpił minister edukacji. Tyś, zdaje się, już miał specjalistę od zdrowia w swoim ministerstwie. Dajcie mi skończyć, poprosił minister zdrowia. Zamykamy dyskoteki do Sylwestra. Sylwester się odbędzie. Wytańczą się raz, a dobrze. I wszyscy. Ponadto, przypominam, wprowadzamy zakaz konsumpcji w kinach. Ocknął się wicepremier. Czego konsumpcji? Zaraz, to tam się je? Po ciemku? Kiedy ja grałem w filmach, w kinie się nie jadło. Nie było co, zażartował ktoś. Komuna miała swoje dobre strony. Oj, wiem o tym. Doskonale o tym wiem, zadumał się wicepremier. Minister zdrowia. We wszystkich zgromadzeniach obowiązuje 30% zgromadzonych, co nie dotyczy zaszczepionych. A w kościołach, spytał ktoś? Też. Jak ma to wyglądać? Zapytał minister spraw wewnętrznych. Normalnie. Najpierw wejdą niezaszczepieni. Wypełnią te 30% i wtedy wejdą zaszczepieni. Dopchamy tam ich, tych zaszczepionych. Zaraz, chwileczkę, ktoś mówi, to ci niezaszczepieni będą mieli najlepsze miejsca. Na co minister edukacji. I słusznie, bo mają wiarę, a reszta niech stoi. Dalej mówi minister zdrowia. Od 1 marca wprowadzamy obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup zawodowych. Poruszenie wśród rządu. Jak to obowiązkowe? Obowiązkowe, spokojnie. Obowiązkowe, ale nie przymusowe. Co to znaczy? No normalnie, tak jak w szkole. Nauka jest obowiązkowa, a czy ktoś słyszał, żeby zamknięto w więzieniu jakieś dziecko dlatego, że nie chodzi do szkoły? Na razie, rzucił minister sprawiedliwości. A dlaczego od 1 marca ten obowiązek? Będzie łatwiej wprowadzić od 1 marca, bo będzie nas mniej. To może wprowadzić od 1 sierpnia. Wtedy odezwał się wicepremier. Absolutnie zły pomysł. Od 1 sierpnia nie możemy wprowadzić, bo może być nas już wtedy za mało. Na tym protokół się urywa i tym akcentem żegnam się z państwem na tydzień. Do widzenia.